Pan Jezus jest wyjątkową osobą, która nie uprzedza się do ludzi, mimo że nastawienie różnych osób do Jezusa często jest negatywne. Dzisiaj przychodzi do Pana Jezusa Natanael, czyli Bartłomiej. Przychodzi zawołany przez swojego przyjaciela Filipa. Filip, nakręcony, ponieważ wcześniej poznał Jezusa, mówi dużo Natanaelowi o Jezusie jako Mesjaszu, jako tym, który miał właśnie przyjść, na którego wszyscy czekają, że to jest On. Ale Natanael wcale nie zaraził się tym optymizmem od Filipa. Miał przed chwilą głęboką modlitwę. Doświadczył mistycznie spotkania z Bogiem. Był zadowolony, był jak gdyby spełniony i nie poszukiwał jakichś nowości. Nie latał za każdym charyzmatykiem, który się pojawił po prostu w promieniu kilku kilometrów. Lecz po namowach Filipa Natanael udaje się do Jezusa i właśnie ma takie nastawienie negatywne. Myśli, no co może być dobrego z tej ziemi? Kim on właściwie jest? Ja znam Boga. Ja mam z Nim dobrą relację. Nie potrzebuję już innych nowinek i żadnych nowych doświadczeń. I przychodzi z taką skwaszoną miną, z takim zniechęceniem do Jezusa. I co Jezus robi? Jak On reaguje na takiego człowieka? Uśmiecha się do niego i mówi mu komplement. Chwali go. Mówi, oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu. Wielka życzliwość Jezusa do człowieka, który miał po prostu taką minę jak cmentarz. Jezus wychodzi z wielką taką radością, nadzieją, przyjaźnią do takiego trudnego człowieka. No i Natanael cały czas tkwi w tym swoim wycofaniu i podejmuje dialog z Jezusem, ale wcale to nie jest taki porywający dialog. No, skąd mnie znasz? Co to możesz o mnie wiedzieć? I wtedy Jezus, już jak mu odpowiedział, to Natanaelowi szczena opadła do ziemi i zobaczył, że faktycznie ten, z którym rozmawia, jest Mesjaszem, że zna rzeczy ukryte, że jego oczy to oczy Boga, które widziały go przed chwilą, kiedy modlił się w ukryciu. Rozpoznał to samo spojrzenie, które poczuł na sobie w czasie modlitwy parę chwil wcześniej. I teraz zobaczył spojrzenie Jezusa i zobaczył, że to są te same oczy. Padł na kolana i oddał życie Jezusowi. Przemieniło go to. Chcielibyśmy postępować tak jak Pan Jezus. Na co dzień się spotykamy z ludźmi, którzy mają skwaszoną minę, którzy są trudni, którzy mają może akurat trudny dzień, jakąś trudną chwilę, doświadczenie i nie chce im się uśmiechać, nie są mili, wręcz przeciwnie, jacyś uszczypliwi. Miejmy uprzedzającą miłość do każdego człowieka. Uśmiechajmy się nawet do tych trudnych przypadków. I róbmy swoje, czyli kochajmy, bądźmy życzliwi, chciejmy dobra dla każdego człowieka, błogosławmy tym, którzy nie doświadczają błogosławieństwa, którzy nie doświadczają szczęścia. Rozmawiając z takim trudnym człowiekiem, można się w myśli modlić, w językach, charyzmatycznie, do Ducha Świętego, aktami strzelistymi, powierzać go Bogu, zawierzać go Matce Bożej i nasączać w ten sposób serce tego człowieka miłością, aż w końcu nastąpi przełom, bo jest takie piękne powiedzenie, połóż miłość tam, gdzie nie ma miłości, a znajdziesz miłość. Dlatego w każdą relację, w każde serce ludzkie tę miłość chciejmy kłaść i nie zrażajmy się, jeżeli zobaczymy na początku jakąś ścianę, jakiś opór, jakiś po prostu taki uprzedzający smutek i taki dystans. Róbmy swoje. Bądźmy jak Jezus.